in the sun, and I felt like it was just love at first sight. And so because of you, and if you only knew, let me be your only one tonight. O to chodzi, bo żniwa, nie? Żniwa, żniwa. Tu o, koło zapasowe przyjechało. Akcja, akcja! Nie ma świateł. Ty młody, ale wątpię jakieś światło, bo nic nie ma. Teraz? No, prawy! A włącz jeszcze raz lewy. Ty włącz lewy kierunek! A w kombajnie są w tyłu? W tyłu wszystko w kombajnie jest. Niesprawne światła w łusku. Nieprzygotowane. Dzisiaj nie jedziemy kosić. Nie jedziemy kosić dzisiaj. Bo nieprzygotowane światła są. Tak, a tu jest, nie? Jezus Maria! No. A to już długo spuszczało, nie? Pół roku? O. No cholera, no zdarza się. Dobrze, że koń teraz nie jest potrzebny. Dopiero do talerzówki będzie potrzebny. Nie? Tu nie. Elegancko zatankowane. Wiecie, o co chodzi. Trzeba się ustawić ładnie. Ja ci tu vloga nagrywam, nie? Tu, nie? Mati sobie idzie, ładnie. Tu nie? Wiecie o co chodzi? Ja. Ty się uczysz teraz, co ty gadasz? Nie, ja tylko tak mu. Dobra, lecimy. Jedziemy jeszcze po kłosy, nie? Słuchaj, zadzwonisz, nie? Jak będziesz miał gotowe? Dobra. Przy okazji jeszcze wracaliśmy z wulkanizacji, to wjechaliśmy na pole wziąć kłosy, żyta. Bo dzisiaj tylko usługi. Dwa kombajny już pojechały.
i zaraz na 12 dwa kolejne kombajny też wyjeżdżają. Dobra, dalej nie idź ty. Tu stąd gdzieś rwi, 7-8 kłosów. Będzie miało 17-18 podejrzewam. Chyba że zaskoczy, nie? No, tu mamy kawałek księżyta. To też wygląda całkiem dobrze. No ale też jest takie jeszcze miękkawe. Ciekawe co to będzie. Siedemnaście i pół, no to tak mówiłem. No tak żeśmy mówili, że będzie tyle miało. Mniej? Ty. O kurde. Dawaj, wyjeżdżaj. Młody, jedziem, nie? Czekaj. Lodóweczka tu tego, przygotowany. Znowu chyba spaliło. Myślałem, że flaszkę wyciągasz. Jeszcze nie, to jednak jedna godzina. O, Volkswagen Touran, dobry samochód. Na sprzedaż, jakby ktoś był zainteresowany. Jedziemy w żyto. Zobaczymy, czy będzie suche. A mierzyliśmy nasze żyto, to miało około 17-17,5, także swojego nie ma co dzisiaj ruszać. Trzeba jechać w usługi, kto chce kosić, to jedziemy. Przyczep nastawiamy, jakby 10 ton z hektara miało dawać. No ciekawe, żyto wygląda dobrze ogólnie, nie? Ciebie.
się wziął i się połamał. Jak do tego doszło? Opryskiwacz był za szeroki. Pomalutku. Już, i to żyto, cholera. To jest czas teraz na to, to już powinno być wcześniej skoszone, jakby była pogoda, nie? Bo to już by było na pewno wcześniej. Tydzień jak nie dwa. Ale na rozsypanie na pół metra będzie dobre. Jo, to jo. Więc co innego, jakby to w silos miało iść, nie? A tak na klepisku, jak sobie rozsypiesz, to jest elegancko. Tam to żyto teraz wysuszone, no. Tam to sobie skosili, to dało gdzieś. A tam było też żyto, jo? Ponad 10 ton skosili. I wtedy jęczmienia gdzieś dało. Ile? 12 może ton? To my to wszystko mamy teraz wszystko wybełtane turem. No. I teraz to tutaj też wybełtam później. Jo. No to powinno dojść, nie? Jo. Ale w miarę jest. Słoma wam się nie zagrzała z tamtego pola? Nie. Tam jak prasowałeś, bo zaraz za kombajnem szło, nie? Nic. Nie było trawy ani źbełka, nic. Aha. Elegancko. Ale też się ledwo przed deszczem, nie? No, pół balota już po tej górze, bo sobie tą górkę tam tylko zostawiłem. Pół balota ostatniego, chopie, już gnój. Ale zaraz do wyścielenia to poszło. Tu też miejscami jest fajnie gęsta, ale miejscami jest... Bieda. Bieda, no. Piasek jak na kosynie. Jo, no to masz tą mozaikę, nie? Niestety, nie ma równej gleby. O, spokojnie, kurwa, damy radę. Dobra, jedziemy na rogala, kombajny zostają to. Lepsze jak te golfy. Pamiętaj, że to nie jest golf z Mokrzyna. No. Rakiety też. Tak. O kurwa, mówiłem, że on siedzi z tyłu. Młody przymknij okno, bo mi oko przewieje. Spokój się, dobra, ale zamknij. Nie mogę, bo palę teraz. Oko zamknij. Oko zamknij. Mierzenie teraz. Proszę pokazać do kamery. No też rzadsze to tu jest. Mówiłem 16-2. No, kurwa. Wy się nie słuchajcie, ja wam dużo powiem. No tyle będzie 15-7. Przyjedziemy wieczorem z szuflami. Będziemy przerzucać z przyczepy na przyczepy. Gubi się, gubi, jak to hop. Nasze kombajny. Kombajn idealnie ustawiony. Forszaje nie gubią przecież. No kurwa, nigdy w życiu. Chyba, że z góry albo pod górę. Młody szuka ziarna. Ale nie ma. Ty, ja tu nic nie znalazł, wiesz? Nie gubi. Ja trochę ręką posypię, to znajdziemy. Za dwa tygodnie będzie zielono. Co ty? Ja, bo to naokoło też masz cieszyć. Wiesz co, że wyjdziemy tam i wytniemy sobie kawałek na tego klina. I tu jedziemy tamtą stroną, koło słupa, lewą stroną będziemy jechać. Dopóki przyczepa niepełna, to się jeszcze przejadę, bo później nie czasu. Później trzeba będzie przerzucać. Masz ty przyczepę uszczelnione? Co? Masz ty przyczepę uszczelnione? Jo. No, świeża pianka, elegancko, jest dobrze. Jak tu się nisko siedzi? Co? Albo czekaj.
Ja nie wiem, bo oni tam po zbiorniku nie będą raczej mieli, nie? Tu? Może zawrócę wtedy, co? I tu na środku się ustawię i chuj. No bo co, oni tam to wydraszują i wtedy tak tu będą jeździć. No tu jest dobre miejsce chyba, żeby się sypać. Wiesz, tam za bardzo też nie, bo kurwa będzie ciężko zjechać, nie? No. Wiesz, jak oni ci nasypią? To już nawet forma jest sucha w miarę, nie? Jo, nie, on ogólnie nie jest ten. Jo, ona jest suchutka. To jest, wiesz, skoszone, momentowiane i on by można było jutro normalnie zwijać. Nawet dzisiaj, po południu. W kostki? Co ty gadasz? Thank you.
ma czasu headera opuścić. Kurwa, pójść to trzeba kończyć, bo nie ma czasu. Co? Po kofru ładnie.